Radio Jedynka będzie, jest w tym projekcie od początku. Na pewno będziemy informowali o tym wszystkim, co się będzie działo. Myślę, że godna reprezentacja bierze się do Nepalu. Ja na poprzedniej konferencji złożyłem deklarację, którą muszę podtrzymać. Wczoraj 16 maraton za mną, więc przede mną mam nadzieję, że 100 km w Nepalu. Wczoraj 3 godziny chyba i 13 minut. Super, gratulujemy. Przyzwoity, ale... Super. Muszę zauważyć, że wystarczy, że nie wiem, 1% tych, którzy wczoraj biegali w maratonie Orlenu, by nie zgłosi akces, to mamy naprawdę bardzo dużo uczestników. To się nie zwiesza. Mam nadzieję, że to nie tylko ja oczywiście z Polskiego Radia, ale że jeszcze będą osoby, które biorą się do Nepalu. Będziemy oczywiście, tak jak powiedziałem, informowali o tym wszystkim, co się będzie w ciągu tych 3 lat działo i będziemy zachęcali wszystkie środowiska, żeby były przede wszystkim obecne, żeby nas wspierały, bo idea jest niezwykła, projekt wyjątkowy. Godne upamiętnienia i uczczenia właśnie za 3 lata, dokładnie w 2018 roku. Właśnie wspominaliśmy, że ten projekt wspierają Polskie Rady.